patrzcie, ktoś wziął ten samochód powiększony i się nim bawi chyba. O, lol. O Jezu, przepraszam. Co to jest? Kto tu jest pod tym samochodem? Halo? W ogóle co za jazda. Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w wyzwaniu 100 dzieci Adasia. I tak, kochani, Adaś dzisiaj będzie miał urodziny, oczywiście jak najbardziej. Ale weszłam jeszcze sobie tutaj do Mareczka, żeby go zmienić, bo teraz te dzieciaki tak szybko, kurczę, rosną, że ja później zapomnę zupełnie o nim i wiecie, no nie pozmieniam go, a chciałabym, żeby wszystkie dzieciaczki były ogarnięte. One są tak naprawdę najważniejsze w tej serii. W końcu, no Adaś jest głównym bohaterem, co prawda, ale tak naprawdę chodzi tutaj o nasze dzieciaki. Dlatego ja teraz szybciutko go pozmieniam i przejdziemy sobie później oczywiście do Adasia. Także tak wygląda nasz Marek. Powiem wam, że jestem troszeczkę zawiedziona, bo Marek jest od Nicole, która jest ciemna. No zobaczcie, no nie jest może jakaś taka, wiecie, bardzo czarnoskóra, ale no spójrzcie, no jest taka ciemna i ja myślałam, że on też będzie taki. No jest ciut ciemniejszy, ale no niewiele tak naprawdę. Muszę później jakąś już taką czarnoskórą waszą mamusię wybrać. Typowo może będzie jakieś takie troszkę ciemniejsze dziecko, bo chciałabym, żeby też było. Ale dobra, zobaczymy, jak on sobie tutaj wygląda, jak zawsze. Tak, czapeczka musi być, wiadomo. Co by to było, gdyby któreś dziecko nie miało czapeczki? Sportowy. Do snu. O, imprezowy. Tak, ja bym to dała, to już w ogóle by było, że to jest dziewczęca. Słuchajcie, bo ostatnio co dałam ten sweter z myszką Miki, który jest boski i kilka osób napisało, że jest dziewczęcy. Gdyby to był dla dziewczynek, to w ogóle on tutaj nie miał, chłopcy nie mieliby tego dostępnego, bo są też ciuszki typowo dla chłopców, ale widzicie, no na przykład nawet coś takiego mogę mu dać tak naprawdę, no choć mu tego nie dam, ale tamten sweterek był i dla chłopców, i dla dziewczynek jak najbardziej i jest boski, mnie się bardzo, bardzo podoba. I ja oczywiście jak najbardziej rozumiem, że każdy ma inny gust i ma do tego prawo. Ja dobieram o ten. No przecież ten sweter jest genialny. No spójrzcie, no gdzie on jest dziewczęcy? I chłopak, i dziewczyna może go mieć tak naprawdę. Mnie się bardzo, bardzo podoba. Ale tutaj ten sweterek już ma Dominik chyba, prawda? Tak, Dominik, no. Dajcie spokój. Świetnie jest. Tak jak mówię, każdy ma inny gust. Ja dobieram takie rzeczy, które mnie się podobają. No i cóż, no wiadomo, no nie każdemu muszą się podobać. Ale dobrze, kochani, ja już nie przedłużam, bo kurczę, dzisiaj mamy tą imprezę. Sporo rzeczy do ogarnięcia. Chciałabym, żeby Stella nam urodziła. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także ja już zmieniam naszego Mareczka i za chwilkę do was wracam. Dobrze, kochani, ja już jestem. Także tak teraz wygląda Marek. Marek w ogóle jest małym geniuszem i jest perfekcjonistą. Tak wygląda, spójrzcie. Tak, ma włosy z tej stronki My Sims. Ostatnio Asia mi mówiła o tej stronce. Bardzo fajne włoski tam są. To są właśnie te, widzicie, My Sims. Z tym, że takie też są też dla dorosłych, tam parę popobierałam, że poniekąd właśnie kolory tutaj się zmieniają, także no zobaczymy, jak to będzie, ale chciałam też tak troszeczkę zmienić, zobaczyć, jak te dzieciaczki będą wyglądały. No tylko, że tam trzeba się zarejestrować na tą stronkę i też musiałam jakieś 6 godzin czekać, bo to przy Asie się rejestrowałam, o co tu chodzi, później dopiero patrzymy, że tam coś trzeba czekać. No tak czy siak, kilka tam pobrałam właśnie włosów i zobaczymy, czy to faktycznie będą zmieniać się te kolory, bo Asia mówiła właśnie, że się zmieniają, zobaczymy. Także tak wygląda w stroju codziennym, proszę bardzo. Tutaj mamy... O, proszę, i już się coś zmieniło, ale zobaczymy, jak wyjdziemy. Tutaj mamy oficjalny. Sportowy. Do snu, tak. Z królowa. Imprezowo. I na basen. Także tak wygląda nasz Mareczek. Zaraz zobaczymy, jak wyjdę, czy mu się te włosy nie zmienią. Ciekawa jestem. Mam nadzieję, że nie, bo całkiem fajne są. I słuchajcie, ja teraz wracam do Adasia, bo to sobie nagrałam właśnie wcześniej, żeby nie mieszać tam z tą imprezą, z tym wszystkim. Zaliczę mu tam jego aspirację, bo tam już mu resztka punktu została. Być może uda mi się jeszcze poczekać, aż urodzi nam Stella. W ogóle jestem strasznie ciekawa, co urodzi, a później jak już urośnie, jakie będzie dziecko. Asia, jak wiecie, też działa Adasia do siebie i jesteśmy właściwie obie ciekawe, czy te dzieciaki będą się różniły. Myślę, że tak, bo u Asi raczej chyba są dzieciaczki do Steli podobne, a u mnie, no jak wiecie, do Adasia. Także zobaczymy, ale tak czy siak jestem ciekawa. Bardzo bym chciała dziewczynkę. Bardzo bym chciała dziewczynkę, bo ostatnio same chłopaki się rodzą, no ale zobaczymy.
Także spróbuję poczekać, chyba że ten czas już mi tam minie i będę musiała robić te urodziny szybciej, no to nie wiem, może na imprezie stanę nam urodzi, ciekawe, zobaczymy. Także tak czy siak, ja wracam do Adasia i za chwilkę się do was odezwa. Dobrze, kochani, ja już jestem i słuchajcie, Adaś co prawda osiągnął 10 poziom sprawności fizycznej, ale niestety nie ma maksymalnego potencjału ciała. Tu jest napisane, ćwicz regularnie, aby osiągnąć maksymalną masę mięśniową, więc Adaś no niestety jeszcze maksymalnej masy mięśniowej nie ma, choć już wygląda. Chociaż powiem wam, że nie tak źle. Nie lubię mięśniaków, ale on jeszcze taki nie zna, ale nie ma tej maksymalnego potencjału ciała, niestety. Także będziemy musieli jeszcze z nim troszeczkę poćwiczyć. Słuchajcie, mamy niedzielę, już prawie 11, Adaś wstaje. I zaraz będziemy robić urodziny. Ale słuchajcie, jeszcze oczywiście musimy zapłacić... O Jezus, coś spadnie zaraz. Dobra. Musimy zapłacić alimenty, póki pamiętam. Także już to robię. Dobra. Mamy zapłacone i... Czekajcie, zobaczymy. No, myślę, że Adaś nie najgorzej się czuje. Chodź Adaś tutaj, bo musimy zabrać ciasta, bo musiałam upiec torty, wiadomo. Oj, co to? Chodź tu posprzątaj jeszcze szybko, Adaś. I zaraz już zadzwonimy sobie i zorganizujemy Adasia urodziny. Strasznie się cieszę. W ogóle zobaczcie, on już ma tutaj... Jeden dzień, no. Musimy robić, bo jeszcze sami się zmieni, a tego bardzo bym nie chciała. Dlatego wiecie. Już, Adaś, sprzątasz? Tak, w gaciach z kaczorem Donaldem. No, Stella wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj nie urodzi. Niestety, dlatego... Dlatego robimy te urodziny, bo boję się po prostu, że sami się... Nie! No widzicie, co ja klikam? Co ja klikam? Adaś, błagam cię, nie. Czekajcie, jak to? Gdzie jest Grzesiu? Adaś! Gdzie on biegnie w ogóle? No kurde, chcę do niego lecieć, no to już mu pozwolę. No i co? Poleciałeś i co? A jest. No synu! No ej, no co ty? Adaś do ciebie przyleciał, a ty co? Oj! Stój już, no co? Grzesiu fajny, co? Bardzo mi się podoba. Schleby. Adaś ma dzisiaj urodziny, Grzesiu. Złożyłbyś mu życzenia. Obejmij go. I kurde, dzwonimy, bo może zasłonię sobie roletę, bo strasznie mi świeci słońce. Dobra, koniec tego, bo jest godzina 12. Pobrałam tego moda, słuchajcie. Ale czy on działa, to jeszcze nie wiem, bo nie sprawdzałam. Tak, oczywiście. Selfie? Dobra, Adaś, dzwonim, bo się sam mi tutaj zmienisz. Grzesiu, zaraz się zobaczymy na urodzinach, mam nadzieję. Dobra. Jesteśmy. Przyjęcie urodzinowe. Tak, Łata się jeszcze chyba nie robiłam, no nie. Jubilat oczywiście Adaś, no bo któż by inny. No i goście, nie wiem, czy ja tutaj wszystkich będę miała, słuchajcie. O, jest 200, super. Ale no tych, co tutaj będę miała, tych zaproszę, tak? Więc oczywiście... A, nie, Kornelia, Nicole... O! Widzicie, zmieniło mu się te włosy niestety, no ale nic, już tak go zostawię, teraz nie będę tego zmieniać. Bo... O, Stella. Franciszek. Mam nadzieję, Stella, że ty urodzisz i żeby to była dziewczynka, proszę cię. Samych chłopaków ostatnio mamy. Bardzo bym chciała dziewczynkę. Kinga. Antoni Kluczyk, nie. Patrzcie, to Bartek nam się też zmienił, bo przecież Bartek nie był małym dzieckiem. Patrzcie, nie jest podobny do Adasia chyba w końcu. No, będę musiała go zmienić, no ale to już wiecie. Najwyżej w kolejnym odcinku. Tak patrzę, żeby nikogo nie pominąć. Jeżeli pomylę, no to trudno, słuchajcie, no ale jest tyle mamoś, tyle dzieciaków, że po prostu... Nie wiem, czy... Wiecie, no zapamiętam dobrze wszystkich. W ogóle ja już nawet nie chcę widzieć, jakie to będą lagi. Ciszek Maliniak? Nie. To nie nasze dziecko, co? Izabela Maliniak? Nie. Zapewne kogoś pomylę, albo kogoś zaproszę niepotrzebnie. Myślanki to nie... O, Adelaida, jaka wystrojona, zobaczcie. Te nowaki jeszcze mi się nie wczytały, zaraz zobaczę. Na razie klikam tych, co jestem pewna.
Boże święty, ja już widzę te lagi, nie? Przy tylu osobach, nie wiem. Zrobimy. Tak, Grzesiu, Eliza, Marta. Henryk jest nastolatkiem, zobaczcie. No, super. O. Pozmieniam później dzieciaczków. No dobra. Zobaczymy jeszcze raz, czy nikogo nie pominęłam z tego mojego spisu tutaj. To nie kluczyk, ale nie, no nie, nie. Kłajkuła. No trudno, kogoś pominę, to pominę, no bo co, no. Maliniaki to nie. Artur Nowak. Nie, bo takiego czarnoskórego dziecka to my nie mamy niestety. Anastazja Royal. Anastazja też nie kojarzę. Joanna Serducho. No ale to jest nasz Henryk chyba, prawda? Właśnie, nie kliknęłam go, widzicie? Mówiłam o nim, a go nie kliknęłam. Na pewno to jest nasz Henryk. Chyba wszyscy, słuchajcie. No trudno, jeśli kogoś pominęłam, no to cóż, 43 osoby. Ja tego sobie nawet nie wyobrażam, nie? Co tam się nie działo? O, Ania może być tam, ale nie. No to weźmy jakąś Małgorzatę Maliniak. Miksologa też weźmiemy sobie. A weźmy też Wodzireja, chociaż nie wiem, czy tam będzie na czym grać, no ale... No i teraz ciekawe, czy będzie moje miejsce, które przygotowałam, jak nie. Nie ma. Ej, jak to możliwe? No nie, bo to są takie te... Kurczę... Nie ma. Dobra, zaraz wracam, słuchajcie. Dobrze, kochani, próbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Bo miałam tam niezmienione, wiecie co? Tą parcelę, nie? Była nieoznaczona ani jako bar, ani nic i po prostu dlatego się nie dało. Mam nadzieję, że teraz się uda. Tylko nie wiem, czy mi tam inni ludzie nie przyjdą. No ale trudno, słuchajcie. No jakoś musimy te urodziny w końcu zrobić, no bo nie wiem. Adaś w końcu sam będzie miał te urodziny i tyle z tego wyjdzie, słuchajcie. Dobra, Adaś. No i teraz znowu goście. Zobaczymy, ile mi teraz wyjdzie osób. No. Te włosy się zmieniły. Nie wiem, czy w końcu wam mówiłam, niestety, ale to ja już zmienię, wiecie co? Najwyżej innym razem, bo... No niestety, szkoda, że te włosy się zmieniają, bo fajne są. Stella, ty masz mi urodzić jak najszybciej, bo ja potrzebuję, żebyś mi w tym odcinku urodziła, kobieto. Dziewczynkę poproszę. No, Bartuś, właśnie musimy go zmienić. Ale to już, kochani, chyba w kolejnym odcinku, bo w tym to już nie będę tutaj mieszać. Tak. Zobaczymy, ile osób mi wyjdzie, słuchajcie. To nie są moje. Pewnie kogoś pominę, albo kogoś zaproszę niepotrzebnie. Jeśli tak, no to trudno, musicie mi wybaczyć, ale no... Tyle mamuś, tyle dzieci, że mogę się pomylić. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Tu raczej z większością ma już jakąś tam znajomość, nie? Także no... Tyle jest łatwiej. No, Henryk właśnie, Henryka, nastolatek, też musimy zmienić. Ale to wiecie co, ja pozmieniam już w kolejnym odcinku, bo nie będę mieszać. Chyba wszystko, słuchajcie. Dobra, zobaczymy, ile wyszło osób. 45? Chyba kogoś wzięłam za dużo. Trudno. Ja już tak zostawiam, bo wiecie co, nigdy tych urodzin w końcu nie zrobię. Wodzirej... Ale nie, bo tam nie ma nic do grania. Nie, Wodzireja darujemy sobie. Dobra, no i żeby było to miejsce, bo ja nie wiem... Jest! Urodziny Adasia. Idziemy. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Tak, Adaś widzę, nie jest przebrany. Spójrzmy na czas. Jeden dzień. No i pięknie. Tak dziwne, że tak jest tylko kilka osób. Czekajcie, przebiorę na początek Adasia.
Dam mu to chyba tutaj, czekajcie. Tak, więc tak wygląda Adaś, proszę bardzo. Jest troszeczkę oficjalnie, a nie do końca, bo taki ma trochę sweter. Tak chciałam, żeby wygląda. O, moja myszka Miki i to moje łóżka, ślicznie. Mam nadzieję, że reszta gości przyjdzie, ale na początek pokażę wam miejsce, w którym będą urodziny. Miejsce pobrałam z galerii, bo no... Nie zdążyłabym wbudować. Słuchajcie, to jest McDonald's. Stwierdziłam, że to będzie świetne miejsce na urodziny, dlatego, że no wiadomo, jednak będzie sporo dzieci. I taki McDonald's będzie fajnym miejscem. Jedynie troszeczkę w środku pozmieniałam, zaraz wam pokażę. Postawiłam tutaj dzieciakom statki, postawiłam im basen, gdyby chcieli sobie popływać. Tutaj mają misie, gdyby chcieli się pobawić. A z tej strony, słuchajcie, mają te zamki do zabawy. To im popostawiałam po prostu, żeby miały co robić, tak? No bo to w końcu dzieciaki. No i tutaj ten basen też pobrałam, tylko go troszkę powiększyłam, dostawiłam leżaczki. A jeśli chodzi o środek, to już wam pokazuję. Wiecie co, chciałam najpierw to ustawić jako sklep, ale stwierdziłam, że kurczę, będą łazić. Tu też jest masa misi, ale to tutaj już było na tej górze, wiecie? Także tutaj nic nie robiłam, jedynie co to na dole. Proszę bardzo, tutaj są stoły. Mam nadzieję, że wszyscy się pomieszczą. Tak, jest tutaj bar, o, ktoś już stoi za barem. A kto tutaj siedzi? No właśnie, będą jakieś przypadkowe osoby. No ale trudno, słuchajcie, no bo ja już nie wiedziałam, jak to zrobić. Tu jest miejsce na torty. Właśnie zaraz wystawimy sobie. Tutaj będą te takie torty, o, jeden jest już ze świeczkami, żeby nikt mi, wiecie, nie ruszył. A tutaj na stołach też postawię, zrobiłam kilka tortów, ale to bardziej, wiecie co, po to, żeby ich tu ściągnąć do stołu, tak? Zawołać ich na posiłek, po prostu, więc kilka tortów też zrobiłam, tak, wiecie, dodatkowo. Albo damy tu może? Nie wiem, czy będzie można, wiecie... tam wejść. I teraz słuchajcie, dam Adasiowi, żeby napełnił nam tutaj te wszystkie tacy, bo stwierdziłam, że tak jedzenie jakieś gotować nie będę, bo przecież ile by mi to zajęło czasu i w ogóle po co, skoro mamy właśnie te rzeczy, gdzie możemy sobie to zrobić. Aha, i tu mam jeszcze te fontanny. Czekoladę weźmiemy na pewno dla dzieciaków. I tu mamy jeszcze jedną. Aha, bo ja kliknęłam na ten. Ser, karmel. A weźmy ten karmel. No i dobra, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że wszyscy przyjdą, słuchajcie. I już widzę, jakie będą tutaj lagi. I lagi, jeśli będą, to słuchajcie, nie piszcie mi, ale tu będzie tyle osób, że no... Jeśli lagów nie będzie, to się zdziwię. Gdzie jest reszta, słuchajcie? Tylko mi nie mówcie, że nie przyjdą. O proszę, już tutaj część osób siada. Nie, nie dodawaj mi świeczek do tego... No, patrzcie, wszędzie dodaje, nie? Ja mam nadzieję, że nikt tak sam z siebie nie zdmuchnie, prawda? Słuchajcie, to wyłączymy, tego nie chcemy. Adaś to dumnie chodzi. Ej, a gdzie jest... Idą te dzieci wszystkie? O, idą, idą wszyscy. Poczekajmy, aż wszyscy przyjdą. O, idzie ta... Elcia nasza. No chodźcie, chodźcie! Idą wszyscy, spójrzcie. Nie wiem, jak będzie z mamusiami, bo niektóre mogą nie mieć jakby ciuchów, tak? Bo na pewno im dobierałam w codziennych. Tak, ale jeśli gdzieś tam nie będą miały, no to trudno. No patrzcie, stoją tu na tym. Poczekamy, aż wszyscy przyjdą. Wtedy ich tu zawołam na to jedzenie jakby. Bo co my tu mamy? Zdmuchnij świeczki, przygotuj posiłek dla grupy, serio? Niech Simowie tańczą w tym samym czasie. Włączymy sobie muzyczkę. Może lekką. Musimy poczekać, aż wszyscy przyjdą. Idą jeszcze, zobaczcie. Ale mamy cały dzień na tą imprezę. O, tu już do misiaków ktoś przyszedł. Super. Cieszę się bardzo. Jak chcecie jedzonko, to sobie weźcie. Czekajcie, zmienimy sobie głośność. Wyłączcie mi ten telewizor, bo zaraz zabiorę. Chodźcie wszyscy. Idą jeszcze, patrzcie, tu
Zanim oni wszyscy się zbiorą, to minie trochę czasu jednak. Oj! Klaudia nasza. Czekam na Stelle, bo chcę zobaczyć, czy jest w ciąży w ogóle, wiecie? Nie wiem, czy ona już tutaj jest. W ogóle nie wiem, czy ja to ogarnę. Mówię wam z góry. Jak nie ogarnę, to musicie mi wybaczyć, ale przy tylu osobach będzie ciężko. Dobra, przeprowadź interakcję z Jubilatem. Myślę, że możemy sobie chwilę potańczyć od razu. Tańcz, Adaś. Zaraz zaprosimy wszystkich do tańczenia. Jezus Maria, ja już to widzę. Ja tego nie ogarnę, słuchajcie, no. Na pewno tego nie ogarnę. Tylko proszę mi tutaj, niech nikt mi... Co jest, Adaś? Tańcz, czemu nie możesz tańczyć? To może tutaj, jak tam nie możesz. Może patrzcie. Wszyscy się tutaj gromadzą w środku. No to idź do tego drugiego, Adaś. Jezu, jeszcze chodzą. Kalienty przyszły. Czekam cały czas na Stellę, bo chcę zobaczyć, czy jest w ciąży. Czekacie, czy to nie jest Stella? Nie. No nic, czekamy jeszcze. O, czekajcie chwilę, bo to chyba jest Henryk, co? Nasz nastolatek. Tak. Ale ma ten... Ale patrzcie, strój ma całkiem fajny, no może poza tymi kaloszami. No nie jest podobny do Adasia, ale ma kolczyki. Ale jaja. Jest Stella! No! O! Tu stroju jej nie dobierałam. Nie wiem, czy butów tylko jej nie dałam, bo nie miała. Tańczcie sobie razem. No jesteś w ciąży, kobieto, ale który trymestr? Chyba trzeci, co? Tak myślą. Niech dorosły wzniesie toast. Gdzie jest nasza barmanka, czy tam barman? Przeprowadź interakcję z jubilatem. To właściwie tańczyć to już nie musimy, prawda? Zapytaj o termin porodu. Stella, kiedy rodzisz? Jak dla mnie to możesz nawet teraz rodzić, kobieto. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie. Stella tańczy. Adaś tańczy zawzięcie. I absolutnie tutaj widzę... No patrzcie, stoją, ale nie wiem, czy już wszyscy przyszli, wiecie? Jeszcze chwilę poczekamy. 15 już jest, kurczę. Adaś, możesz przestać tańczyć? Widzę, że nie bardzo, więc... Niestety, przykro mi, wyłączam wam muzykę. No patrzcie, tańczą mi koniec i mają gdzieś. Nawet bez muzyki tańczycie? No serio? No to chodź do jakiejś innej mamusi. Adaś, rusz się, błagam cię. Co z nimi jest, słuchajcie? Patrzcie, zaklinowali się... Wiecie co? Trudno, ja to zabieram, bo oni mi ciągle... A, tego nie muszę chyba, bo chyba przestali. Oni nie chcą skończyć i tyle, no. Dobra. O, jeny. To będzie... Dobra, teraz zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kupię. Jezus Maria, jak tu wszyscy na siebie wchodzą. Co tu za zbiegowisko w ogóle przy tym stole? Zobaczcie. Co tu się dzieje? Ja chcę zamówić drinki. Gdzie jest nasza barmanka? Zapytaj o termin porodu. Dobra, czy możemy jakoś podziękować za przybycie? O, tak, podziękuj za przybycie. No i teraz, jak ja mam tutaj ze wszystkimi, to ja nie wiem, to się nie uda, wiecie? Podziękuj za przybycie. Z kilkoma chociaż spróbujemy. Madzia. Podziękuj za przybycie. Dobra, Adaś, gdzie jesteś? Ej, no ja nie wiem, co tu się dzieje? Oni się tu gdzieś klinują, czy o co tu chodzi w ogóle? O Jezu, dobra, jak tam moje dzieci? A! Stefan w czapie. Nie wiem, czy są już wszyscy, słuchajcie, no. Nie mam pojęcia. Ej, no co tu się dzieje z nimi? Dobra, koniec. Nie wiem. Adaś, wiesz co? Może przygotuj napoje dla wszystkich, bo coś się zaklinowałeś. Musująca zebra. Ej, no patrzcie, no co tu się stało? No stoją i koniec. No, no zobaczcie tylko to, no.
Co tam się dzieje? Patrzcie, ktoś wziął ten samochód powiększony i się nim bawi chyba. O lol. O Jezu, przepraszam. Co to jest? Kto tu jest pod tym samochodem? Halo? W ogóle co za jazda. Wojtek, no, spoko. Ej, no zobaczcie, no i co ja mam zrobić? Adaś niby robi, a tu wszyscy stoją. A, dobra, ruszył się w końcu. Jezus Maria, ile tu... Nie, no nie, to jest jakiś... Jakaś jedna wielka masakra. Dobra. Wszyscy siadają, świetnie. No może nie wszyscy, ale... Boże, dlaczego mam przygotować posiłek dla grupy? No pogięło ich. Niech dorosły zniesie toast. Ej, no kto mi to wziął? Ja chcę... Oddaj mi drinka! Gdzie jest barmanka? Dobra, Adaś, przygotuj drinka. To się nie uda, słuchajcie. Zagraj w grę. Stella, urodź to dziecko. O, jedzą sobie wszyscy. Znaczy, no może nie wszyscy, ale... Po co ona mi... te świeczki powkładała. Adaś, ty miałeś toast wznieść. No nie, nie mogę. Dobra, daruję sobie to na razie. Powyjmuję te świeczki. Ja tego nie ogarnę, słuchajcie. No nie ogarnę tego za Chiny. Jezus, ile ludzi. Masakra. Nie ma szans. Adaś, wyjmuj wszystkie świeczki. Ale te, mój drogi, zdmuchniesz. Zdmuchnij świeczki. O mój Boże. Co tu się dzieje? Ale fajnie, wszyscy siedzą przy stole, zobaczcie. No może nie wszyscy, bo tu jakieś dziwne zgromadzenie. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Chyba się poklinowali. No Adaś, wyjmuj te świeczki, bo kurczę, oni nie będą mogli... Chociaż nie wiem, czy czasem on nie wyjmuje, a tamta wkłada znowu. Dobra. Adaś będzie zaraz dmuchał świeczki. Czekajcie. Dlaczego nie mogę tego zapauzować? O, dobra. Jezus Maria, co tutaj się dzieje? Nie, to był zły pomysł po prostu. Ja bym chciała mu zdjęcie zrobić, jak będzie dmuchał, wiecie. Dobra, spróbuję. Albo czekajcie, inaczej. A nie, Adaś! Stój tak, stój! Wiecie co, chciałabym taką miniaturę zrobić, o Boże. Dobra. Jeszcze raz, czekajcie. Jej! Dobra, słuchajcie, zostawiamy to. Bo tu jest jedna wielka masakra. O mój Boże. Nie, zobaczcie, to jeszcze nie byli wszyscy. Dlaczego ja ich nie mogę zawołać na posiłek? Dziwna sprawa. Boże, zobaczcie, co tu się dzieje. O! Jest ta. Nie, to nie jest barmanka? Czemu nie mogę zamówić? No nie mogę, zobaczcie, co tu się dzieje. W ogóle nie ogarniam tego. Jezus Maria. Muszę zrobić posiłek dla grupy.
No dobra, to szybko coś zrobimy. Dobra, chodź Adaś. Jezusie, co tu się dzieje? O, Eliza. Wyłączcie ten telewizor. Myślałam, że jak będę mogła, wiecie, no jakoś... zwołać na posiłek, a tu się nie da. Dobra, Adaś, zostaw ten tort. Nic nie zaliczymy. Ta sobie tu gra, a co? Ja bym chciała zamówić drinka. Dlaczego nie mogę? Ej, bo tu są jakieś dwie osoby w sobie, spójrzcie. Co tu się dzieje w ogóle? Nie ogarniam. Ej. Jezus Maria, tyle ludzi. Bo ja chcę ten toast wznieść, nie? Tu się bawią. Adaś, gdzie ty jesteś? Kto dzwoni? Piotr Sosna? Co za Piotr Sosna? Adaś, gdzie ty jesteś? Aha, tutaj, dobra. Szybko rób, bo musimy zaliczyć to. Jezusie, co tu się dzieje? To był zły pomysł, żeby wszystkich zapraszać. Boże, a tu co się wylało? Co tu się stało w ogóle? Dziecko, co tobie się stało? Zasikałeś się? Z czego my się nie znamy? O co tu chodzi? No przecież to jest moje dziecko. Co tu się dzieje? Jezus, i tu się ktoś chyba zasikał. Ale przecież tu są toalety. Dlaczego nikt nie idzie do toalety? Czekajcie. Nie no. Tu nic się nie da zrobić. Są toalety. Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, nie ogarniam tego. To był zły pomysł. Więcej nie robię takich imprez. W ogóle zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tyle ludzi. Ktoś je. Nie, nie wiem w ogóle. Ale patrzcie, to bez świeczek to ten. Jedzą jakby. O, Eliza tu siedzi. Dobra, przygotowałeś posiłek. Świetnie, Adaś. Teraz masz zjedz tort, tak? No to... No patrzcie. Też nie mogę zawołać na posiłek. Dlaczego? Weź kawałek. Może teraz tu nie przejdziesz, Adaś, co? O Boże, co tu się dzieje? Nie wiem, dlaczego ty się z Markiem nie znasz, co? Dobra, zostaw to. Kto to jest? W ogóle nie wiem kto. Mówiłam, że będą też niestety osoby takie, wiecie, no, nie z naszej rodziny. No ale... Cóż, Boże, brudni! O, drinki mają, dobra. Aha, nie możesz tu wyjąć. Ale spoko, gadają sobie... Boże, to już się popsuło. A, bo to jest, wiecie co, ten, wiecie, zombie, bo to specjalnie dla dzieciaków zrobiłam. A to kto? To jak moja Śnieżka wygląda w ogóle. Tu niech się nie bawi. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze na basen poszli. A, godzina 23, nie? Zaraz mi tu wszyscy padną i tak się to skończy. Ile nam już minęło? Boże, 13 godzin zostało. Nie ma, słuchajcie, tylko wypij. O co tu chodzi? Nie wiem, słuchajcie, co tu się dzieje. Nie ogarniam. Nic nie zaliczymy. Dobra, zostaw go, Adaś, bo widzę, że... Nic z tego nie będzie. Ale jedzą ten tort, słuchajcie. Nie, dlaczego nie mogę? Dobra, zaliczyło nam się z tym tortem chociaż. Może tak? No nie da się zawołać na posiłek. To już, Adaś, zostaw, zostaw ten tort, zostaw. Graj w grę. Ale... To ktoś by... Jezu, co tu się dzieje? Boże, trzaskają. Ja chcę złoto. Jezu, jeden wielki nie ogarnia. Niech dorosły zniesie toast. Jak ja mam znieść toast? Boże, wszyscy brudni. Nie wiem, dlaczego nikt do toalety nie chodzi. Chociaż Stella tu widzę jest w toalecie, okej.
O, dobra. To mi się zaliczyło. No i jeszcze ten głupi toast został. No i jak ja mam to zrobić? No patrzcie, no nie da się znieść toastu. Czy ja bym musiała mieć coś specjalnego? Nie wiem. No trudno, będzie srebro najwyżej, no. Chodźcie jeszcze wszyscy do basenu. Do basenu. Idź Adaś do basenu. Tak na koniec. Boże, nie da się ogarnąć, słuchajcie, takiej ilości simów. No po prostu się nie da. I to nie jest dobry pomysł na imprezy, słuchajcie. No zobaczcie, ile ich tu wszystkich jest. Z nikim nie da się pogadać tak naprawdę. No coś było z takim szampanem, że się wznosiło ten tas. No nie wiem, dobra, nieważne. Zawołaj. Dobra, wołamy kogo się da. Je, no ten z tym samochodem tutaj, nie? W ogóle... Masakra. Ja nie mogę. Dlaczego nie mogę? Za daleko! Naprawdę! I kończymy tą imprezę, słuchajcie, bo i tak nic dobrego z tego nie ma. Wszyscy brudni, śmierdzący, niektórzy się posikali i w ogóle... A, szkoda gadać. Z tym samochodem to jest po prostu masakra. I jeden wielki lag. No ale przy tylu osobach, no to... To nawet przy komputerze z Marsa to po prostu lagi będą. Boże, patrzcie, jaka brudna. Dobra, kończymy tą imprezę, bo... Tak, kończymy. Och. Adaś jest już dorosłym facetem. Zaraz jeszcze sprawdzimy sobie. Tak, 79 dni nam zostało. I co, zostają tu wszyscy? Halo? Koniec imprezy. Dziecko, zostaw ten samochód. Odłóż go. No to Adaś, odłóż samochód. Czy ty, Adaś, z nim idziesz? Czekajcie. Idziesz po schodach? Serio? Wow. Zobaczcie. Tak to jest przy powiększanych przedmiotach w ogóle. I gdzie go położysz, Adaś? A, dopóki są... No pięknie, Adaś, pięknie po prostu. Nikt tu się nie bawi. No nic. Idziemy, Adaś, do domu, bo tu... Wszyscy siedzą, zobaczcie. Do domu. Bo dzieciaki do szkoły idą. Spójrzcie, ale wszyscy gadają. Boże, ale tyle ludzi, co? Ja nie wiem, masakra jakaś. Ale dobra, jest po urodzinach. No i nic się nie dzieje. Dobra, słuchajcie, idziemy stąd, bo tu jest jeden wielki rozgardiarz. Nic tutaj się nie da zrobić, tak naprawdę. Adaś jest już dorosły, także słuchajcie, wracamy do domu, bo tu jest jeden wielki lag, tak naprawdę. Ale urodziny Adasia za nami. Teraz słuchajcie, czekamy, aż zadzwoni do nas Stella. Adaś, do domu. Do domu, wszyscy do domu. Tak, wszystkim się chce sikać. Zobaczcie, tu zaraz wszyscy się posikają. Będą zażenowani i poumierają po prostu ze wstydu. Do domu. Stella, do domu rodzić dziecko. Dobrze, kochani, jesteśmy w domu. Jezus, nareszcie. O, ogarniam Adasia. Chociaż Adaś miarę ogarnię, dopójdziemy trochę może poćwiczyć. Popisać. O, Adaś idzie malować, widzicie, sam z siebie. Także ja odezwę się do was, jak Stella zadzwoni. Powie, że urodziła. Mam nadzieję, że dziewczynkę. Jezu, jak dobrze, w końcu nie ma lagów. Boże święty. To był koszmar, słuchajcie. Także no ja odezwę się do was, jak zadzwoni Stella. Ja, słuchajcie, zobaczcie, no nie uwierzycie po prostu. Witaj, Adam, tu Stella. Chcę cię zawiadomić, że właśnie urodziły mi się bliźnięta. Krystyna i Zuzia czują się dobrze. Krysia i Zuzia i bliźniaczki i dwie dziewczynki. Po prostu jestem w niebie. Nie no, żartuję, aż tak to nie, ale no cieszę się, wiadomo, no nie dość, że bliźniaczki, to jeszcze dziewczynki. Ja, widzisz, Asia, widzisz, normalnie twoja Stella to jest rozpłodowa kobieta, tak jak ci już pisałam.
I przyniosło mi szczęście. Kurczę, jak się cieszę. Mam nadzieję, że u ciebie były ostatnio bliźniaki. Tu pewnie, kurczę, teraz nie będzie, ale mam nadzieję, żebyś miała pięknego chłopca, tak jak Adaś. Ale mamy bliźniaki, w końcu, już tak długo nie było. Krysia i Zuzia, Boże, Stelle, ja się cieszę. Nie masz zielonego pojęcia, kobieto. W końcu, zobaczcie, wtorek 16. Wydaje mi się, że to się trochę przesunęło, słuchajcie, przez to urodziny, tak? I powiem wam, no ćwiczyłam z Adasiem każdego dnia i dalej tego potencjału nie ma. Pamiętam, że kiedyś ktoś mi pisał, nie wiem czy nie Marta, że jest w tym jakiś błąd, że nie da się tego zaliczyć, ale nie wiem, bo już kilka dni, znaczy kilka, no. Kiedy te urodziny były? W niedzielę, a jest wtorek, to i w niedzielę jeszcze ćwiczyłam, w poniedziałek, wtorek. No i dalej nic, słuchajcie, on ma ten 10 poziom, a z tymi mięśniami nic dalej się nie dzieje, nie wiem. Jeżeli dalej tak będzie, no to jakoś, nie wiem, chyba mu to jakimś kodem, ale czy są jakieś takie kody w ogóle na to? Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Tak, tu Adaś jakiś obraz znowu namalował, sprzedamy to. Dobrze, zostaw to, Adasiu. Także słuchajcie, kochani, ja powolutku będę kończyć, ale jeszcze jedna rzecz. Od tego tygodnia Adaś będzie pojawiał się w środy i w soboty. Zmieniłam tutaj odcinki z wtorku na środę przeniosłam, dlatego że tak praktycznie od piątku, od Simsów 2 aż do wtorku były ciągle Simsy dzień w dzień. Stwierdziłam, że to troszeczkę bez sensu. Dlatego na wtorek zamieniłam właśnie Don't Starve'a, a w środę będzie Adaś, żeby to, wiecie, no, cały czas ciągiem nie były tylko te Simsy i tak dalej. Poza tym te informacje były na fanpage'u, zapraszam was tam serdecznie, linki macie zawsze w opisie, był nawet osobno filmik, a słuchajcie, dalej na tego starego fanpage'a piszecie do mnie wiadomości. Ja wiem, że nie oglądacie wszystkich filmów, ja to bardzo dobrze rozumiem. Ale i przy banerze jest odnośnik do nowego fanpage'a, w informacjach, w tej zakładce ostatniej na kanale, w każdym opisie filmu jest link do nowego fanpage'a, także kochani, zachęcam wam, byście polubili mojego fanpage'a, tam właśnie umieszczam wszelkiego typu informacje, czasami przesyłam jakieś zdjątka wcześniej i osoby wiedzą na przykład, jak tam ktoś wygląda, albo co tam będzie w odcinku. Tego fanpage'a nowego mam od niedawna i była ta przerwa. Ale zawsze tak robiłam właśnie, także zachęcam was serdecznie. I tam właśnie też umieszczałam informacje o... Tam jest też grafik na cały tydzień, możecie sobie zajrzeć, jak te filmy wyglądają. Boże, zobaczcie, jaki on obraz tutaj maluje. Nieźle. Także no cóż, kochani, po urodzinach Adasia. Tak, cieszę się, że mamy to za sobą. Jeden wielki nieogar, wiem, jeden wielki lak, ale no... Tam około 50 simów było tak naprawdę, bo nie ze wszystkim mam się wszystkie dzieci. To jeszcze przypadkowe osoby, jeszcze, wiecie... O, arcydzieło, zobaczcie. Sporo tego było, ale powiem wam... O ja, 6400. Pięknie, Adaś. Ciężko takie wielkie imprezy. I przy kolejnych urodzinach już raczej tak nie będzie, bo to chyba będzie, nie wiem, ze 150 więcej simów by musiało być, więc dajcie spokój, jakaś masakra. Ale Adaś po urodzinach. Mamy bliźniaczki. Jeny, ja się cieszę. Kurczę, super. I to od Stelli. Jak ja bym chciała, żeby one były do niej podobne, to nie macie pojęcia, naprawdę. Gdzie one są? Pewno z tej drugiej strony. Tak, tutaj. Zuzia i Krysia. Krysia, śmieszne imię, ale no, co tam. Dobrze, kochani, także, tak jak mówię, ja już powolutku będę się z wami żegnać. Na koniec jeszcze malutka niespodzianka. Tak naprawdę to jest niespodzianka dla Adasia, ale dla was troszeczkę też, bo teraz nasze rozgrywki ciut się zmienią. Także ja już się z wami żegnam i do usłyszenia w sobotę. A kochani, w sobotę Halloween oczywiście. Na pewno z dzieciakami pochodzimy po domach, zrobimy jakąś małą imprezę, także do usłyszenia, pa, pa!